Jakiś czas temu w Japonii odbywał się turniej z wielkimi tradycjami. Turniej, w którym brali udział prawdziwi bohaterowie. Turniej, którego symbolem była duma. Gala KSW 13 to hołd dla wydarzenia, którego twórcy zainspirowali również i nas. Dwa main eventy na KSW to wydarzenie bez precedensu, bo to będą dwie walki jednego dnia, które zelektryzują całą Polskę. Starcie Mariusza Pudzianowskiego, najsilniejszego człowieka świata i pięciokrotnego mistrza świata w zawodach Strongman versus Yusuke Kawaguchi, mistrza japońskiej organizacji DEEP. Mamet Kalidow versus Ryuta Sakurai. Mamet Kalidow, reprezentant Polski, mistrz obecnie Federacji KSW versus weteran organizacji Pride. Tym razem czekamy walkę z japońskim zawodnikiem. Jest to Ryuta Sakurai. Oczywiście oglądałem jego walki. W jaki sposób tam go oceniałem. I według mojej oceny to jest bardzo dobry zawodnik. Tym razem wypadło na japońskiego zawodnika i to z całkiem niezłym rekordem. 11 walk, jedna przegrana. Z tego co zobaczyłem, jest to mocny zawodnik i łatwo z nim na pewno nie pójdzie. Jestem przygotowany na prawdziwy bój i prawdziwą wojnę. Łatwo nie będzie. Jeżeli będzie potrzeba, będą dwie rundy plus dogrywka. Chociaż jest to pierwsza gala w Katowicach, już się biłem dla publiczności śląskiej. Bardzo miło to wspominam i bardzo się cieszę, że mogę tam powrócić. Wydaje mi się, że 7 maja spełni się sen wielu fanów MMA, w tym również i mój. No i gorąco wierzę, że spełni się też tego dnia sen Mameda i Pudziana, bo poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Dwa main eventy, dwukrotnie większa publika w spotku oraz miejmy nadzieję milionowa publika przed telewizorami. Maja w Katowicach będzie pojedynek Japonia kontra Polska. Polskę będzie reprezentował Mamet, bardzo dobry zawodnik z wagi średniej i ja. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że na koniec obaj staniemy na ringu i powiemy Polska górą. Mam nadzieję, że nie zejdziemy Polaków i z obu pojedynków wyjdziemy zwycięsko. Dwa razy w Japonii. Jest to bardzo gościnny kraj. Mam nadzieję, że mój przeciwnik zapamięta polską gościnność. Jak chcesz zobaczyć, jak Pudzian bije, to przyjedź do Katowic. Zobaczysz, co to znaczy polska siła.
turniej do 95 kg, a więc najpopularniejsza w tym kraju kategoria wagowa, najczęściej rozgrywana na ringu KSW, no i powrót bardzo wielu starych gwiazd naszej federacji. Na ring KSW powrócą długo oczekiwane nazwiska, w tym m.in. Samurai Mendes, Brazylia, Daniel Tabera, Hiszpania oraz Janek Błachowicz, Polska KSW Team. Finał turnieju 105 kilo. Będzie to jeden z trzech pasów rozdanych podczas tej edycji. Konstanty Gluchow, Łotwa, mistrz świata i Europy w Unifajcie oraz Dawid Oliwa, zapaśnik akademicki, mistrz w Illinois. Musi reagować, bo zaraz sędzia przerwie ten pojedynek. Kolejna wisienka na torcie, powrót weterana Federacji KSW Krzysztofa Kułaka w walce z Brazylijczykiem Vitorem Nobrego. Turniej w jednej z najpopularniejszych kategorii minus 95 kg. Walka o pas w kategorii ciężkiej. Pojedynek o międzynarodowy pas Federacji KSW w kategorii do 85 kg. A w nim Vitor Nobrega versus Krzysztof Kułak. I dwie walki wieczoru. Mariusz Pudzianowski versus Yusuke Kawaguchi oraz Mamet Halidow versus Ryuta Sakurai. Tylko w Polsacie, tylko na KSW 13.